serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj jestem na Ścierdzińsku, na takim polu przy samym Bugu. Pole dosyć spore, jak widzicie. Zaparkowałem sobie na środku pola i będę atakował podziałeczkę. Pierwszy sygnał i mam taką blaszkę jakąś. A teraz na oko znalazłem taką oto łuseczkę, leżała sobie w ścierni. Znalazłem jakąś monetkę. Nie mam pojęcia, co to jest. O! 10 groszy. Marka kredytowa. O kurczę, co to jest za moneta? Hmm. 27, pap. Będzie coś tutaj jeszcze na górze pisze. Spółdzielnia. I na dole, momencik. Spółdzielnia. Spółdzielnia Włodzimierz. Jest coś znajomego, czyli kawałeczek pierścienia wiodącego. I mam dzisiaj pierwszą kuleczkę ze szrapnelka. Trochę śmieci jest, bo jestem akurat przy samej drodze, która prowadzi nad rzekę, co nie? A teraz znalazłem coś takiego. Kawałek mosiądzu, jakieś kółeczko. Nie wiem, co to było. Trafiłem teraz guzik. Tak mi się wydaje, że to będzie Rosja carska. Łóżko guzik posiada. Tak, łóżko jest nawet całe. Taki popularny guzior. Proszę bardzo. A teraz znalazłem łuseczkę karabinową, a na drugim planie jest mój pomocnik dzisiejszy. Gusia, pomachaj rączką. Tutaj do kamerki. Pomachaj tutaj do mnie. O, proszę bardzo. No, na wakacjach jest ze mną. W międzyczasie wyszło kilka kulek ze szrapnela i trochę śmieci, a poza tym to nic ciekawego. A teraz coś innego od kuleczek, czyli czubeczek. A teraz znalazłem kawałeczek łyżeczki. Teraz był taki bardzo słaby sygnał na żelazo praktycznie, a udało się wykopać taki oto guziczek. Łóżko posiada, jak widzicie. No tutaj widać jakby jakieś zdobienie na tym guziku w formie jakiegoś kwiatka. Patrz, jak gusia. Jest kwiatuszek? Mam sygnał, ale chyba go widzę. Patrzcie tutaj. Leży sobie łuseczka. Proszę bardzo, i to był jakiś mauzerek, ale jakby też trochę powyginany jest. Mam fajny sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Widać, że tutaj popadało, bo w końcu ziemia jest miękka. Wyszło. Powiem wam, bardzo zadowolony jestem z tego krecika, tego Profinda 35. Dużo lepszy od tej słabszej wersji. No wiadomo, też cena jest inna troszkę.
Chyba jest monetka. Jest jakaś moneta. Dobra. Ładna taka zieloniutka. Tylko ciekawe, co to jest. Troszeczkę zaklejona. Nie powiem wam. Znalazłem teraz jakiś guzik. Tak mi się wydaje, ale jak widzę, jest jakiś taki porzwiały. Uszko widać na nim. Ale sporo rdzy jest na tym guziku. Nie wiem skąd. Patrzcie, taka bulwa jakaś wyrosła na nim. O, taki szrocik będzie. Ale zawsze to wiadomo, że był kiedyś guziczek. A teraz znalazłem jakąś blaszkę. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Moje dziecko bawi się w jakiejś bajurze. W mieście takich nie ma. Bajur. Błotnych. Ale mam dwa komplety ubrań dla dziecka, to już idę. A teraz wyszedł kawałek jakiegoś żelastwa. I znalazłem coś ciekawego. Jakiś taki czerwonawy krążek. Ciekawe, co to mogło być. Czy to moneta jakaś? Czy jakiś żeton? No nic nie widać na tym. Żadnych szczegółów. A teraz trafiłem jakiś guziczek. Troszeczkę jest zaklejony, jak widzicie. Uszko posiada. Zobaczymy z przodu, czy coś widać na tym guziku, czy nie. Coś się rysuje. Jest chyba jakaś liczba. Jest. I super. 20, 25. Proszę bardzo. Fajny guzior. Rosja carska. Guzik z numerkiem 25. Robię ostatnią długość pola i powoli będę zawijał się do domu. Jest, powiem wam, już gorąco i troszeczkę już zmęczony jestem. Kilka fantów udało się ciekawych wykopać. O, jest jakiś sygnał. Nie za super. Ale trzeba kopać. Trochę popadało, więc lepiej się trochę kopię na tych polach. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Kawałek łyżeczki aluminiowej. I znalazłem teraz jakąś monetkę. Zieloniutka. Malutka. Ale niestety nic na niej nie widać. Żadnych szczegółów. Wygląda na 10 groszy 1840. Może to jest to nawet. Bo nawet orzełka widać. Patrz. Kolega jest ze mną. Towarzysko, tak? Widać orzełka jakiegoś, co nie? Dwie głowy. Może to być to. Zbliżam się do końca wykopków, a tutaj wyszła taka jakby podkowa jakaś. Albo mi się wydaje, a może nie. A może tak. Chyba podkowa, tutaj nawet takie gwoździki widać, czuć. Mam jakąś monetę. Tak mi się wydaje, że to będzie jakaś kopiejka. A może nie. Chyba kopiejka. 1859. Taka monetka na koniec dzisiejszych wykopków. Kończę dzisiejsze wykopki.
powoli sobie idę do auta. Jest gorąco, fanty są wykopane. Jestem zadowolony z dzisiejszego wypadu. Tyle. Dziecko też na pewno jest zadowolone, bo z wujkiem tam gdzieś mierzy głębokość bajur. To są śmieci i złom z tego wypadu. Jak widzicie, trochę udało się tego nazbierać. Pole oczyszczone, a więc zapraszam serdecznie na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc można zaczynać podsumowanie. Jak widzicie, troszeczkę tych fantów udało się wykopać. Zaczynamy od góry. Łuseczki karabinowe, czubeczek, kuleczki od szrapnela, pierścienie wiodące, jakieś monetki, ta niewidoczna z zupełności, dwie kopiejki, prawdopodobnie 10 groszy 1840, ta monetka, guzik Rosja Carska, popularny, ale stan nie najgorszy. Ten guzik, to nie wiem co to jest, to mi się wydaje, że to będzie coś starszego, ale nie jestem pewny. To kółeczko, które podtrzymuje guzik. Nie wiem co to jest, czy to jakaś konina, czy element jakiejś pałatki, ale nie jestem pewny. I ten guziczek bardzo ładny, z 25 i kropeczką. Guzik posiada łóżko, jak widzicie. I co to jest za guzik? Guzik Rosja Carska, wzór 1829. Opis tego guzika wstawię w opisie filmu. Kolejny guziczek to będzie tak zwany arseniak, czyli brąz arsenowy, guzik cywilny, prawdopodobnie z przełomu XVIII-XIX wieku, z uszkiem, jak widzicie, bardzo ładny guziczek, rzadko się takie trafiają, ale akurat tym razem taki wyszedł. I na sam koniec marka kredytowa, 10 groszy, spółdzielnia Włodzimierz, czyli Włodzimierz Wołyński. Znalazłem tą monetkę przy Sambugu, do Włodzimierza jakieś jest 20 km, więc możliwe, że po prostu ktoś, kto się tam kręcił na tym polu, miał gdzieś w kieszeni tą monetkę i zgubił ją przed wojną. Oczywiście wiadomo, drugą światową. No i takie to były wykopki. Jak widzicie, trochę tych fantów udało się wykopać. Było gorąco, ale jestem zadowolony. Jutro wracam na to pole i będę ze znajomym dalej atakował, bo w sumie tam chyba 1/6 tego pola dopiero jest zrobiona. A może coś jeszcze wyjdzie. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!